i jestem, który jestem, i jak na górze, taki na dole. Słuchajcie, gdyby on wiedział, że taki kanał jak ja istnieje i by mówił po polsku, to podejrzewam, żeby oglądał bardzo chętnie. Cześć, ja jestem Aneta i będę dziś dekodować dalej wirusa w koronie. Jeśli nie widzieliście mojego poprzedniego odcinka, to zachęcam do obejrzenia go, ponieważ pewne fakty z niego będą się pokrywać z tymi, o których będę mówić dzisiaj. Słuchajcie, przygotujcie sobie coś do picia, bo ja, słuchajcie, ja po prostu wracam z nową energią, bo ostatnio się bałam, ostatnio byłam przerażona, a teraz jestem po prostu wkurzona, słuchajcie, dlatego, że wszystkie moje plany tak naprawdę idą w łeb, jeśli chodzi o to, co się teraz dzieje, o to, co się będzie działo przez cały ten rok i w przyszłości. Ja jestem po prostu, mam nerwa w tym momencie. Chciałabym również podziękować, słuchajcie, wszystkim, którzy wspierają mój kanał, zarówno mentalnie, jak i finansowo. Dziękuję Wam za linki, które mi przesyłacie, żebym mogła sobie bardziej dekodować, więcej wiedzy Wam przekazać. No i słuchajcie, ten odcinek powstał również dzięki Wam. W związku z tym, że dziś lecimy na grubo, będziemy używać imion, nazwisk, wydarzeń. Chcę Wam powiedzieć, że musicie wziąć pod uwagę to, że po pierwsze ja się mogę mylić, po drugie to, że mogą być to przypadki i dziwne zbiegi okoliczności. Zaczynamy. Słuchajcie, Światowa Organizacja Zdrowia nadała imię temu wirusowi korona, COVID-19. No i co? No i oni mówią, że ten koronawirus już wcześniej istniał i on jest 7., który znamy. No i mi już tutaj, słuchajcie, ja jestem prosta, duchowa dziewczyna, słuchajcie. Jak ktoś mi mówi korona, jak ktoś mi mówi 7, to moja pierwsza myśl to jest czakra korony właśnie. Czy Wam się to nie kojarzy, słuchajcie? Fiolet, czakra korony, 7 jako 7. czakra. No, słuchajcie, oni mówią, że oni używają nazwy, tak robią, długo się nad tym zastanawiają, bo używają tak, jak jest zbudowany genetycznie właśnie taki wirus. No i dla nich ten wirus wygląda jak korona. No dobrze, no słuchajcie, ja nie wiedziałam, że tam pracują surrealiści, ale słuchajcie, ja surrealistów bardzo cenię, bo sama jestem surrealistką. Za co odpowiada nasza czakra korony? No to jest takie nasze połączenie z tą boskością. Jak nam tam wszystko dobrze działa, nikt tam w nią nie ingeruje, no to słuchajcie, mamy poczucie tej boskości, że wszyscy jesteśmy jednością, że chcemy się dzielić miłością, wiemy, jaki jest nasz cel na ziemi. A co się dzieje, jak ktoś nam wali po koronie? No to się wtedy dzieje to, że jesteśmy jak takie owieczki zagubione, nie wiemy, co mamy robić w życiu, nie wiemy, po co tu jesteśmy, boimy się, kierujemy się w stronę materializmu, słuchajcie, że w materializm idziemy. No i słuchajcie, czy ta cała choroba, czy te całe wydarzenia jakoś tak właśnie nas nie pokarowały w tą stronę strachu, materializmu. Kurczę, ludzie, patrzę, wykupują ten papier toaletowy i makaron, się chyba będą obsmarowywać tym. Słuchaj, nie, ja nie wyśmiewam nikogo, żeby nie było, bo ja rozumiem, czym jest panika, czym jest strach. Ja również się w ostatnim odcinku bałam. Teraz zwróćmy uwagę na pierwszych celebrytów, którzy zostali zdiagnozowani. No to był Tom Hanks i jego żona Rita Wilson. No, kto taki bardziej w symbolice siedzi, ten od razu sobie sprawdzi imię Tom, Tomas, Tomasz. No najprościej sprawdzić w Biblii. No i Biblia mówi, że po aramejsku Tom, Tomas oznacza bliźniak. No i tu jak ktoś już oglądał mój poprzedni odcinek, ten wie, że ze znakiem bliźnięta łączą się powietrze, łączy się wschód. Słuchajcie, a Tom jest bliźniak. No ale słuchajcie, no tych Tomów w Hollywood jest wielu, dlatego mógł być to każdy z nich. No ale w takim razie spójrzmy na jego żonę. Rita Wilson. Rita to po aramejsku perła, w Biblii perła. No ja tej, słuchajcie, perły do niczego nie potrafiłam dopasować, jeśli chodzi o te całe wydarzenia. Jeśli Wy potraficie, to proszę, żebyście mi napisali w komentarzu. Za to spojrzałam na jej nazwisko, Wilson. I tu już mówię, coś mi to mówi. Tom Hanks grał w filmie Castaway poza światem i tam miał piłkę. Na piłce sobie tak tą krwią namalował Wilsona właśnie. Nazywał tą piłkę Wilson. Może to był żart, może to nie był żart. Zobaczcie, jak ta piłka wygląda. Czy ona nie wygląda, jakby nosiła koronę? No słuchajcie, może tutaj popłynęłam za daleko, ale to jest taka ciekawostka, mnie to rozśmieszyło. Mówię, tu może się coś zgadzać. Ale lecimy dalej. Wypowiedział się na temat jego rodziców i ich choroby syn Toma Hanksa i Ryty Wilson, słuchajcie. No i to mnie bardzo zaskoczyło, bo koleś wyleciał bez koszulki, w czapeczce. Mówię, no spoko, no słuchajcie, no różnie ludzie pozują, ale tak mówię, w telewizji go międzynarodowej puścili. A ja mówię, stary, o co chodzi? Patrzę, a on cały tutaj wytatuowany. Jak mi się uda wstawić zdjęcie, to wstawię. A tam, słuchajcie, wszystko na tych tatuażach. I trójkąt, i oko, i kundalini, i słuchajcie, znak nieskończoności, i jestem, który jestem, i jak na górze, taki na dole. Słuchajcie, gdyby on wiedział, że taki kanał jak ja istnieje i by mówił po polsku, to podejrzewam, żeby oglądał bardzo chętnie. Jego czapeczka, oczywiście Detroit. Kto wie, ten wie. Ja jeszcze nie zdążyłam poruszyć tematu Detroit, tego miasta, ale kto wie, ten wie. Ja będę w przyszłości o tym mówić oczywiście. No ale słuchajcie, dlaczego on taki wytatuowany? O co w tym w ogóle chodzi? Bo widzicie, Ziemia w tym momencie przechodzi swego rodzaju zmianę energetyczną. Jak mówiłam Wam o wszystkich tych prawach wszechświata, to jest coś takiego jak prawo rytmu. Jak waha jest w tę stronę, to musi iść w tamtą stronę. No i słuchajcie, po jakiej stronie jest w tym momencie wajcha? Jaki człowiek w tym momencie ma tak jakby największą władzę na świecie? No, zapewne nie będzie to kobieta, będzie to mężczyzna, tak? Że mamy ten patriarchat. Jeśli spojrzymy na kolor skóry, no to raczej będzie to biały człowiek, prawda? Praktycznie jeszcze do lat 60., 70. Ludzie ciemnoskórzy byli uznawani za niewolników. Także mamy biały człowiek i mężczyzna. No, czyli brakuje tej równowagi, czyli wajcha idzie w drugą stronę. Że jednak idziemy w stronę kobiet, kobiecości, bogini i w stronę, słuchajcie, ciemnej skóry. No, a słuchajcie, jak wygląda syn Toma i Rity? No, on jest białoskóry, mężczyzna, czyli on widzi, że on się tutaj nie... No, biletu nie dostanie, słuchajcie. No to się, słuchajcie, obtatuował. To są bardzo popularne symbole, więc to może być przypadek. Obtatuował się, żeby pokazać, że on jest świadomy, on idzie dalej, on wie, o co chodzi. I zauważcie, że w mediach macie bardzo dużo tej symboliki i niektórzy tak się tym obwieszają, słuchajcie, żeby pokazać, ja jestem świadomy, patrzcie, ja nie chcę tutaj zostać, ja jestem świadomy. Ja tym tematem tego właśnie shiftu, tej wajchy, która się porusza w stronę drugą, zajmuję się od jakiegoś roku i go wypieram od roku. Dlatego go wypieram, bo temat jest ostro rasistowski i ostro seksistowski. Ale słuchajcie, no, tyle rzeczy się dzieje, że naprawdę muszę przestać to wypierać i muszę Wam o tym powiedzieć, dlatego że no, ileż można się oszukiwać. Pierwszy sygnał, że coś jest na rzeczy, to słuchajcie, single Rihanny, to był rok 2016, to był single Anti i na okładce widzimy dziewczynkę czarnoskórą, która ma oczy zasłonięte koroną, widzimy, że trzyma w ręku balonik i taką czerwoną poświatę na niej. No słuchajcie, po pierwsze dziewczynka, po drugie czarnoskóra. Czym jest balonik? Balonik jest takim symbolem uwolnienia i wolności. Tak samo symbolem powietrza, ponieważ pompujemy go powietrzem. Korona na oczach oczywiście. Ten czerwony kolor może mieć wiele znaczeń. Może być to krew, może być to niebezpieczeństwo, może być to ogień, pożar, może być to tyrania. Słuchajcie, czy to trochę nie przewidziało tego roku 2020? Tych pożarów, tej korony? No, co o tym myślicie? Pamiętacie, na początku roku mieliśmy te wszystkie pożary w Australii, wielka tragedia oczywiście, ale one nagle ucichły. W którym momencie ucichły? Zaraz po Złotych Globach 2020. No, a jaki był taki najważniejszy moment tych Złotych Globów? To był zupełnie surrealistyczny moment, słuchajcie. Beyoncé i jej partner Jay-Z, oni przyszli na tą galę z własnym alkoholem, z własnym szampanem, był to Armand de Brignac, czyli to jest firma Jay-Z. No a słuchajcie, no okej, no kto bogatemu zabroni, prawda? Niech przynoszą własny alkohol. No ale później wydarzyło się coś jeszcze bardziej dziwnego, bo Reese Witherspoon, najbardziej kojarzymy ją oczywiście z roli legalnej blondynki, czyli takiej typowej białej dziewczyny. Biała skóra, niebieskie oczy, blond włosy. Zabrakło wody przy jej stoliku i ona poszła do Beyoncé i Jay-Z poprosić ich o wodę, a oni dali jej szampana, plus jeszcze wysłali jej paczkę pełną właśnie tego szampana. Ona im dziękowała. Później, słuchajcie, dziwna data, bo 2 lutego 2020, czyli mam te 2, 2, 2, 2. Poszła Reese do Ellen. Znacie Ellen, znacie ten talk show. I ona tam znowu przypomniała tą sytuację. No słuchajcie, dla mnie to jest sytuacja w sumie normalna. No, wysyłamy sobie ze znajomymi jakieś tam podarki, znajomi jej wysłali szampana, a oni drążą ten temat. No i słuchajcie, dla mnie, ja od razu patrzę, jaki kto ma kolor skóry, jaką kto ma płeć w tym wszystkim. Reese, taka typowa biała dziewczyna. Oni ciemnoskórzy. No, czy to wam coś nie mówi? I wtedy zakończyły się te wszystkie pożary w Australii. Tak jakby, nie wiem, to przekazanie wody, to przekazanie tego szampana miało jakiś symbol. I słuchajcie, ja tutaj w ogóle nie mówię w sposób żaden rasistowski. Zobaczcie, czym się różnią biali ludzie od ludzi ciemnoskórych. No, zawartością melaniny w krwi. No, tego pigmentu. Chodzi o ten pigment. I wiecie co? I dla mnie to jest taka wskazówka. Ciemna skóra lepiej reaguje na słońce. Biała skóra, no wiadomo, zaraz łapiemy jakieś choroby od słońca, zaraz się poparzymy. I zobaczcie, czy to nie jest jakiś znak, że wzrośnie promieniowanie, może słoneczne, że będzie więcej tego słońca, które będzie nam szkodzić, a ciemnoskórym ludziom nie będzie szkodzić. Czy może chodzi o inne promieniowanie? Wiecie co, niektórzy tak mówią o tym 5G. I mówią, że słuchajcie, że ten cały wirus to ogólnie jest taka przykrywka na to, że oni właśnie w tym momencie testują, jak ludzie będą reagować na tego wirusa. Słuchajcie, no czy tak jest, czy nie jest, ciężko powiedzieć. Jedno wiem, 5G to jest częstotliwość 6 GHz. To nie jest tak jak 4G czy 3G. Ta częstotliwość nie przechodzi przez ściany tak łatwo jak 4G czy 3G. To jest coś, co musisz sobie postawić w domu, żeby ci działało. Nie mylcie tego, że macie to w telefonie. Nie, to nie o to chodzi, że macie to w telefonie. To chodzi o to, czy to macie w domu, czy to jest na ulicy. No i słuchajcie, próbują wprowadzić coś takiego jak Wi-Fi w domu, nazywa się Wi-Fi 6, czyli to 6 GHz. A co wiemy o 6 GHz? No 6 GHz na przykład ma problem z tlenem, słuchajcie, że ten tlen zarówno w naszym organizmie, jak i ogólnie w całej przestrzeni zaczyna się dziwnie rozkładać pod wpływem tych wibracji, tej częstotliwości. No słuchajcie, mi to coś śmierdzi, ale może to wypadek, może tak po prostu jakieś, ktoś się coś pomylił, może ja się mylę. Ja cały czas szukam połączenia między melaniną i melatoniną. Ten przedrostek mela oznacza czarny. I dla mnie tam się coś łączy, a gdyby melanina z melatoniną się łączyła, to słuchajcie, to by była niesamowita wiedza. Nie wiem, może coś wiecie, no ja nie mogę nic na ten temat znaleźć w tym momencie. Słuchajcie, kolejna rzecz, która potwierdza moje domysły tego, co się może wydarzyć w najbliższej przyszłości za naszego życia, czy w te wakacje, nie wiadomo, no pewnie to będzie za szybko, ale to myślę, że w przyszłości. Jest film. Ja wam niedawno mówiłam, że obejrzałam film, który zdekodowałam i się wystraszyłam i nie wiedziałam, jak wam powiedzieć. No to teraz wam powiem. Wiecie, dlaczego wam powiem? Powiem wam, bo jestem po prostu wkurzona na to wszystko. I to, że to po prostu jest dokładnie na naszą twarz, także od razu widzimy, o co chodzi. Był to film bardzo nisko notowany, z Nicolasem Cage'em, nowy, 2019 rok. Color Out of Space, na podstawie książki Color z Przestworzy. Ja wam tak przybliżę, o co w ogóle w tym chodzi. Ja wam powiem, że on jest ogólnie bardzo nisko notowany, a ja takie filmy uwielbiam, dlatego że zazwyczaj są one pełne symboliki, no i ludzie, którzy nie czytają symboliki, nie rozumieją, o co chodzi. A ja jak czytam symbolikę, to słuchajcie, jakbym drugi w ogóle film oglądała. No i w tym filmie była taka rodzinka, oni żyli w takim pięknym miejscu otoczonym lasami, jeziorami, taka zwykła rodzinka, ojciec, matka, córka, syn. Córka była wikanką, czyli czarownicą, zajmowała się właśnie magią I oni się bardzo zdrowo odżywiali, w takim spokoju żyli. Taka no typowa rodzina. Mieli sąsiada takiego pustelnika, takiego typowego świadomego, który umie czytać energię, umie przewidywać przyszłość. No i nagle spadł meteoryt. Meteoryt zaczął wytwarzać taką różową mgłę. I za chwilę zarówno rośliny, jak i zwierzęta zaczęły się dziwnie zachowywać, tak jak w chorobie popromiennej. Tego nie było w filmie powiedziane, no ale słuchajcie, pamiętamy co było po Czarnobylu, wiemy jak wygląda choroba popromienna. Nagle owoce zaczęły rosnąć takie olbrzymie, warzywa takie olbrzymie, tak samo jak się wydarzyło po Czarnobylu, że były piękne zbiory, no ale to wszystko oczywiście napromieniowane. Skóra tych ludzi zaczęła się dziwnie zachowywać, tak mutować zaczęła się, tak jak właśnie po tym napromieniowaniu. Okazało się, że to wszystko przenikło do wody, do jedzenia. Oni pili tą wodę i ona im waliła po koronie też, słuchajcie, po głowie. Nie byli sobą. I przyjechał im pomóc naukowiec, czarnoskóry mężczyzna i on to wszystko badał. I słuchajcie, na końcu wszyscy zginęli. Zginęła czarownica, która znała się na magii i niby powinna umieć się obronić przed jakimiś obcymi energiami. Zginął ten pustelnik świadomy, który widział energię, wiedział co się dzieje, był świadomy w pełni, słuchajcie. Zginął mężczyzna typowy, taki silny, pan domu. Zginęły niewiniątka, zginął policjant, czyli jako no, taki służbista też. Nie zginął tylko jeden człowiek i był to człowiek czarnoskóry. Jeszcze na koniec trzyma w ręku okulary, tak jakby dawał nam sygnał, że chodzi o słońce, że chodzi o promieniowanie. Aż mnie ciarki przeszły, jak obejrzałam ten film, nie mogłam do siebie dojść, jak to odkodowałam. Ten różowy kolor, różowy gaz będzie się teraz bardzo często pojawiał. Spójrzcie na najnowszy teledysk Lady Gagi również. Ten różowy kolor taki w formie takiego gazu jest kojarzony z Wenus, ponieważ ona niby jest biała, no zobaczcie jakie ma w ogóle kolory Wenus. Dla mnie to jest bardziej złoto i czerwień i te takie pyły naokoło niej są właśnie różowe. W tym roku Wenus jest bardzo blisko Ziemi, to widzieliśmy nawet na tym pentagramie Wenus, że to w tym roku jest bardzo blisko. No i te pyły mogą być również dostrzegalne na niebie, kiedy niebo ma taki różowy kolor. O Lady Gadze powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, w tamtym roku jak była w sierpniu, tak, taka wielka koniunkcja Słońca z Wenus, ona dokładnie w tym czasie wydała piosenkę Venus, czyli Wenus. No słuchajcie, my jesteśmy cały czas informowani, co się dzieje, na co zwracać uwagę. A w ostatnim odcinku mówiłam Wam o Jay-Z i o tym, jak on mówi, że no te lato to będzie Rose Gold All Summer, czyli że różane złoto przez całe wakacje, przez całe lato. No i ten Rose Gold, to mówiłam, że pentagram, że to chodzi o Wenus, że to są kolory Wenus, że róża Wenus, te sprawy. No i słuchajcie, i Jay miał rację, Jay nie kłamał. Słuchajcie, bo przez całe lato 2020 będziemy mieli od 3 czerwca do 8 września Wenus będzie się pojawiała o poranku. Mówiłam Wam już, że Wenus pojawia się albo o poranku, albo wieczorem. I kiedy pojawia się o poranku, nazywa się niosący światło. A niosący światło po łacinie to Lucyfer, czyli mamy Lucy przez całe wakacje. A co to może oznaczać? No a ja Wam powiem, że to nie oznacza nic dobrego. Ja nie wiem dlaczego się śmieję, chyba z nerwów się śmieję. Dlatego, że ta cała Wenus, słuchajcie, ten cały Lucyfer, to się bardzo dobrze łączy. Wenus, ktoś może powiedzieć, bogini miłości. No tak, ale wiecie co, to jest taka bardziej miłość, to nie jest taka miłość, że ja kocham cały świat, kocham siebie, to jest takie ciepłe uczucie. To jest raczej takie uczucie, zdejmuj majtki, idziemy się całować, wiecie o co chodzi. No i to jest też taki materializm, wiecie, taki hedonizm, takie umiłowanie tego, co tutaj ziemskie, słuchajcie, ta miłość cielesna taka, bogactwo, no. A od razu, jak sobie tak myślę o tym, to od razu mi się kojarzy to z ludźmi, którzy czczą Lucy, wiecie o co chodzi. No, może to być przypadek? No może to być przypadek. Na sam koniec taki bonusik. Słuchajcie, link wysłał mi jeden z moich widzów. Dziękuję Ci za to bardzo. Bardzo dobry materiał, było warto na to czekać. Dlatego, że jest to występ Madonny i to była Eurowizja 2019. Pamiętajmy, że to jest przed tymi wszystkimi wydarzeniami, przed tymi pożarami, przed tą chorobą. No i to było 20-lecie. Słuchajcie jej piosenki, tej najbardziej znanej. No i co? I wchodzi oczywiście. To wygląda wszystko jak w takim mrocznym kościele, z tyłu czerwone światło, takie jakby w formie takiej czaszki, stoją ludzie zakapturzeni. Ona wchodzi oczywiście w koronie, no bo jakby inaczej. Prawe oko na wierzchu, czyli te oko Ra, to jest oko takiego zdobycia władzy za pomocą tyranii, ale może to być przypadek, dlaczegoż by nie? Różne są kostiumy sceniczne. No i słuchajcie, wszystko wysadzane diamentami, a diament jest to symbol Wenus właśnie. Ta Wenus będzie się tak przewijać, no co, będzie się przewijać, warto ją zapamiętać. Nagle tak ni z gruchy, ni z pietruchy wchodzi dwóch kolesi w kapturach, kładą dwa słupy. No dla mnie jest to symbol podłożenia fundamentów pod coś nowego, to już nam coś tutaj mówi, słuchajcie. Później ona sobie tańczy, śpiewa. Ludzie zdejmują te kaptury, a tam mają maski gazowe. Ja mówię, słucham i to był 2019 rok. I kobiety mają takie kwiatki na głowie, no to oznacza wiosnę, wiadomo, kwiatki wiosna, tak? Czyli, że na wiosnę możemy się spodziewać czegoś związanego z maskami. Później, słuchajcie, Madonna mówi. I to jest, ja mówię, babcia Madonna, ja Cię naprawdę cenię, ale kurczę, nie ułatwiasz mi pracy, dlatego, że ja tu się wszystko staram neutralnie mówić. No a słuchajcie, co mówi. Są tacy naiwni. Myślą, że nie widzimy ich występków, a z tyłu na telebimach lecą księża. My wiemy, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby działać. To jest na występie na żywo, słuchajcie, ludzie słuchają, ona to mówi. Ta burza nie jest w powietrzu, jest w nas. No to co to może mówić, że to, co się w tym momencie dzieje, ta choroba, to wszystko, to nie jest w powietrzu, słuchajcie, to jest w nas, ten strach, ten lęk. Mówi dalej. Chcę Wam powiedzieć o miłości i o samotności, ale robi się już późno. Czy nie słyszycie spod swoich zakonnych kapturów tego wiatru, który zaczyna wyć i nagle tak robi, tak wybucha na wszystkich i oni wszyscy padają. Czyli możemy tak się zastanowić nad tym, czy oznacza to może jakieś unicestwienie Kościoła, coś w tym stylu, może jakieś skierowanie faktycznie na te sprawy związane z pedofilią, my widzimy, co wy robicie. Słuchajcie, niektórzy mówią, że ten cały koronawirus to jest unicestwienie pedofilii. No, słuchajcie, no to by się dodawało z tym, ale nie wiem, czy to faktycznie tak jest. Później, słuchajcie, śpiewa dalej. I następną piosenkę ona śpiewa z czarnoskórym wykonawcą, a ja tak, wow, okej, to było wszystko powiedziane, wszystko było pokazane. Ponieważ ona śpiewa, że nie każdy zazna przyszłości, że nie każdy zobaczy przyszłość i że dopóki ludzie się nie obudzą, dopóki nie nauczą się na swoich błędach, dopóki nie będą oświeceni, to nie zobaczą przyszłości, że nie każdy przetrwa ten czas, który jest w tym momencie. I zwróćcie uwagę w ogóle na te wszystkie telebimy, na słowa piosenek. Jeszcze na samym końcu ona mówi, obudź się. Mi ręce opadły, to chyba trwa z 9 minut, a ja obejrzałam to jednym ciągiem i mówię, okej, dzięki babcia, nie? Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy materiał, że dotrwaliście ze mną do samego końca. Przepraszam, że się tak w górę patrzę, ja tam mam lusterko i patrzę, czy mnie widać i się tak zaczęłam na tamto patrzeć. Nie wiem, czy ja się tak przez cały film nie patrzyłam, szczerze mówiąc, w górę. Zobaczymy, będę jak głupia na tym filmiku. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!